Dzień dobry wszystkim. Przyszła dzisiaj do mnie paczuszka. Za chwilę ją rozpakujemy. Ciekawe, co jest w środku. Tak, Zarka, już rozpakowujemy. Paczuszkę odebrałem przed chwilą z poczty i mocno jestem ciekawy, co jest w środku. Z tego, co wiem, to na pewno bananek, na pewno nasionka, ale co więcej, za chwilę się okaże, pokonała. Zapakowana naprawdę profesjonalnie. To najlepsze, bo serce mi na chwilę stanęło, bo pani na poczcie przyniosła tą paczkę i rzuciła ją na swoje biurko. Ja mówię do tej pani, czy nie widzi na niej naklejki, żeby ostrożnie z nią postępować. O Jezu, przepraszam pana, mówi. Mówię, no nic się nie stało, ale nie wolno tak rzucać, jak pisze, że ostrożnie. O kurde. Marcin się postarał. Jeśli chodzi o zapakowanie paczki. Bo oklejana, że hej. Już widzę jednego jegomościa. Nic nie uszkodzić. To nie koniec. Ta-dam! Pierwsza roślinka już się pokazała. Nasionka. Muszę założyć okulary i przeczytam, jakie nasionka dostałem od Marcina. Cieszę się jak cholera. Normalnie jakbym rozpakowywał prezent. Boże Narodzenie. Ale zabezpieczeń. Zobaczcie sami. Zero uszkodzeń. Teraz ja dostanę światełka. Cięcia. I dobrze. Sorry, że to tak długo trwa to rozpakowywanie, ale sami widzicie, że Marcin się bardzo przyłożył, żeby to było zapakowane bezpiecznie dla tych roślinek. Ja na przykład jestem bardzo zadowolony, że te roślinki dotarły do mnie w takim stanie, w jakim zostały zapakowane przez Marcina. Chirurgiczna robota. Nie wolno dopuścić do żadnych uszkodzeń. Taki kawał drogi paczka pokonała
i miałbym coś spierdzielić teraz przy rozpakowywaniu. Lepiej nie. O kurde. Jeszcze jest przymocowane. Ja nie mogę. Pełna profeska. Dobra. Jeden z trzech prezentów, z czterech już jest rozpakowany i już wiem, co to jest. Bananek. Enceta ventricosum large seed. Ale super. Ja nie mogę. Rozpakuję za chwilę, wam pokażę. Wyjmę pozostałych przybyszów. No, zapakowane naprawdę szacun. Tak na dobrą sprawę, to na tej paczce nie trzeba było przyklejać nawet naklejek ostrożnie. One są tak zabezpieczone, że choćby do góry nogami jechały, to i tak nic nie stanie się zadziać. To jest, podejrzewam, czerymoja po listkach. Tak. Natomiast to... Kurde. Ekstra. Wszystko zabezpieczone, kurde, mega profesjonalnie, słuchajcie. Nie wiem, czy sam byłbym w stanie tak zabezpieczyć te roślinki. Gdybym to ja wysyłał. Ale fajnie, o to chodzi, żeby to bezpiecznie dotarło. Tadam! Trzecia z roślinek. Szczerze nie wiem, co to jest. Pewnie się za chwilę dowiem. Myślę, że Marcin na pewno zadbał o etykietkę. Nie wiem, czy to nie jest litchi czasem. Pewnie nie jest. Okej. To teraz nasionka. Założę okulary. Bo ja już jestem trochę ślepy. Ale nasion. Ha, będziemy wysiewać. Będziemy wysiewać. Ziemię mam, doniczki mam. Co prawda miejsca na parapetach już nie mam. Ale będziemy zacieśniać. Ha, super. Co my tu mamy? Endrocalamus. Kurczę, nie wiem, co to jest. Muszę poczytać. Dendrocalamus. Nie znam tej roślinki. Rambutan. Zobaczcie. Nasiona rambutanu. Tamaryndowiec. Super. Tutaj mam nasionka daktylowca. Ekstra. 5 nasionek. Kurczę, mam nadzieję, że coś mi z tego wyrośnie. Tutaj. Litchi. Ekstra. Nie mam. Ale kurde, powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, naprawdę. Nie jestem aż takim znawcą roślin egzotycznych, żeby poznać po kształcie listka sadzonki, powiem szczerze. Ale zadowolony jestem jak cholera z tego bananka. W ogóle ze wszystkiego jestem zadowolony. Ale tego Maurelasa po prostu szok. Large seed. Wyjmiemy z niego tę butelkę. Pokażę wam, jak wygląda już bez osłonki. Dużo odklejania.
ale bardzo dobrze. Dzięki temu ten bananek dotarł do mnie bez najmniejszych uszkodzeń. Żeby on tylko teraz nie naboił przy rozpakowywaniu. Ale się cieszę z tego banana. Nie wyobrażasz sobie, nawet jaką mi radochę zrobiłeś tą paczuszką. Dziękuję ci bardzo. Super. Zaraz go podleję. Zobaczcie, jaka piękna sadzoneczka. Super. Zobaczcie, jaka piękna sadzoneczka. Large seed. Super. Wiem, dużo używam słowa super. Ale po prostu cieszę się jak cholera. Ten Sete Ventricosum Large Seed. Nie mam takiego bananka. Teraz już mam. Dalej nie wiem, co to jest za roślinka. To jest ta niespodzianka, o której Marcin wspominał. I pewnie mówił mi, co to jest. Ale ja oczywiście, jak rozmawiamy o roślinach, to jestem tak podjarany, że nie zarejestrowałem po prostu momentu, kiedy Marcin mi mówił, co to za roślinka. Pewnie mi mówił. Ale byłem zbyt podekscytowany, żeby zarejestrować. Dostaną zaraz honorowe miejsce na parapecie, dostaną wody. Bajka. No i czery moja. Fajna, spora sadzoneczka. Bardzo się cieszę, ja już czery moje. Miałem takie dość spore w tej szklarni, która mi się, jak wiecie, spaliła. Ale nie ma tego złego. Zaczynamy hodowlę od nowa. Marcin już mi sprawę ułatwił, bo nie muszę wysiewać nasion. No nie, tak go nie wyjmiemy. Trzeba rozciąć butelkę. A, już wiem, o co chodzi. Ja pierdzielę te moje dzikie manewry. Zaraz się okaże, że uszkodzę roślinę, ale nie, na szczęście nie. Udało się ją w całości wydobyć. Dwa listki opadły, ale to nic. Tak, jestem pewny, że to jest jabłko budyniowe, czery moja. Bardzo się cieszę. Dziękuję jeszcze raz za te prezenty, za nasionka, za roślinki. Ekstra. Teraz pokażę wam te. Dotarły naprawdę w niezłej kondycji. Ensete Ventricosum Large Seed. Jeszcze raz wam pokażę. Fajna sadzoneczka. Tu jest czery moja. I oczywiście nasionka, które będziemy wysiewać. Także jeszcze raz dziękuję. I dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w następnym. Cześć.